Radio Wnet, www.wnet.fm. Senator, mecenas, sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski jest gościem poranka Wnet. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, witam, pozdrawiam. Dzieje się. Polska, myślę, od początku, a w szczególności teraz, jest gotowa do lojalnej współpracy z Komisją Europejską i do pewnego momentu, kiedy sprawa stanęła przed, Trybunałem, także z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po to również, aby przedstawić swoje racje i korzystać ze swoich praw procesowych. W jakim punkcie teraz jesteśmy sporu z Komisją Europejską? Ciągle jesteśmy w punkcie oswajania stosunków z Trybunałem Sprawiedliwości i z Unią Europejską, ale jak na razie nie przynosi to należytych rezultatów. Każdy pojednawczy krok Polski jest traktowany raczej jako słabość niż jako moc argumentów. Dobrze, ale czy te deklaracje, które płyną z Brukseli, deklaracje wysokich przedstawicieli państwa polskiego, świadczą o tym, że jesteśmy gotowi i że naprawdę gdzieś się mówi o tym, że nowelizacja ustawy na temat Sądu Najwyższego jest już przygotowana? Czy to się stanie? Jeżeli się stanie, to będę przeciwnikiem takiego rozwiązania, dlatego że dla mnie, który doskonale zna się na tych zagadnieniach, jako autor zresztą skargi do Trybunału Polskiego Konstytucyjnego na niezgodność Traktatu Lizbońskiego z Konstytucją, byłoby to nieuprawnione w świetle przymierzenia tego, co robi dzisiaj Unia Europejska, do tego, co wynika z naszych zobowiązań wynikających z traktatu. No, poza tym jest chyba nieświadomość i wszystkich słuchaczy, może pana, nawet panie redaktorze, co do tego, co w ogóle przewiduje traktat, co może zrobić Europejski Trybunał Sprawiedliwości. On tak naprawdę ma tylko możliwość wydania orzeczenia deklaratoryjnego, to znaczy mówi traktat o tym w artykule 258, że komisja wydaje opinię, a jeżeli do opinii ogólnej o naruszaniu wartości czy zagrożeniu się kraj członkowski nie stosuje, to może złożyć skargę do Europejskiego, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale na co? I co może powiedzieć Trybunał w swoim końcowym orzeczeniu? Ano może powiedzieć o tym, że nastąpiło enigmatycznie uchybienie jednemu z zobowiązań traktatowych Polski. Jakich? Gdzie? Tutaj pozostaje niedopowiedzenie. Tymczasem to zabezpieczenie, które zapadło jednoosobowo, zresztą bez wysłuchania Polski, z naruszeniem wszystkich kryteriów państwa i czy organizacji prawa, zapadło w trybie przekraczającym to, o czym może orzec w ogóle w ostatecznym rozstrzygnięciu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym jest to wykroczenie poza kompetencje traktatowych zobowiązań Polski. No, obowiązuje jednak w artykule 4 Traktatu Europejskiego, obowiązuje wzajemny szacunek. No, ale wygląda na to, że Polska i rząd polski nie używa takich argumentów jak pan mecenas, jak pan senator, tylko mówi o lojalnej współpracy i o podporządkowaniu się tej tymczasowej decyzji TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Traktuję to jako pewien realpolitik. Chodzi o to, żeby nie otwierać pola konfliktu, tylko ciągle robić gesty pojednawcze. Ale jak już powiedziałem, wyrażam opinię, że każdy gest pojednawczy będzie jeszcze bardziej rozzuchwalał pozatraktatowe działania organów Unii Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości, który tak naprawdę rozszerza pozatraktatowo swoją zdolność orzeczniczą. I jakie jest panaceum, należy zapisać? No, gdyby o mnie chodziło, oczywiście ja nie reprezentuję rządu polskiego, który
który prowadzi politykę miękko pojednawczą, ale uważam, że istnieje też taki przepis w traktacie, który również upoważnia państwa członkowskie do tego, żeby złożyć skargę na nieprzestrzeganie przez organa Unii zasad traktatowych, wzajemnego szacunku, o którym przed chwilą mówiłem. Bo niewątpliwie jesteśmy przedmiotem dyskryminacji, a ten przepis tego artykułu 263 Traktatu o stosowaniu Unii Europejskiej mówi, że państwo członkowskie ma prawo do skargi na brak kompetencji, naruszenie traktatu przez organy Unii. Komisja naruszyła. Trybunał naruszył. Jest problem tylko, że do tych orzeczeń tego Trybunału nie ma odwołania. W związku z tym sam traktat konstruuje coś, co jest sprzeczne z prawem narodów cywilizowanych i z konwencją europejską praw człowieka, bo nie przewiduje odwołania od tego orzeczenia. Ale nic nowego w polityce się by nie zdarzyło. Silniejsi dyktują swoje prawa i tak też jest w Unii Europejskiej, czy swoje rozwiązania. Tak, ale czy należy się poddać i bierzcie mnie jak chcecie, ma mówić Polska, czy ma pokazać innym krajom, zwłaszcza z Grupy Wyszehradzkiej, że jednak walczy o przestrzeganie traktatu przez drugą stronę, która jest silniejsza. Bo nie w tej chwili twierdzę, że traktat jest łamany przez, w tym zakresie, o którym mówimy, przez organa Unii Europejskiej. Ale rząd tych argumentów nie podnosi. Zacytuję panu komentarz Rzeczpospolitej, prawny komentarz. Zarówno deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego o powzięciu kroków w celu implementacji decyzji Trybunału, jak i poniedziałkowe zapewnienia ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego, że Polska jest gotowa do lojalnej współpracy, mówią jedno. Nastąpiła gwałtowna zmiana w sporze z Brukselą o Sąd Najwyższy. Kwestionowania uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do mieszania się w polski wymiar sprawiedliwości nie będzie. Nieoficjalnie wiadomo, że PiS ma już gotowy projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższy, pozwalający na bezwarunkowy powrót sędziów odesłanych w stan spoczynku. Jakie tego będą konsekwencje, jeśli to się zdarzy? Uważam, że jest to czarowanie rzeczywistości. Nie wydaje mi się, żeby tak dalece był, chciał się rozbroić Polskę z argumentów w organ państwa. Co prawda stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych było złym prognostykiem, no ale uważałem, że jest to błąd niewątpliwy, ta opinia, która kwestionowała coś, co jest zasadą. Mianowicie zasadą i we Francji wyrok jest Rady Stanu i w Niemczech, to znaczy, że konstytucja państwa członkowskiego stanowi nieprzekraczalną granicę stosowania w orzecznictwa i prawa Unii Europejskiej pozatraktatowego. My ciągle mamy do czynienia z uzurpacją i z rozszerzaniem kompetencji organów Unii Europejskiej, gdzie trzeba powiedzieć basta. I dlatego ja nie jestem poddany dyscyplinie partyjnej, nie jestem członkiem, nie byłem, nie jestem i nie będę pewno członkiem żadnej partii. Jestem doświadczonym prawnikiem, cytuję i znam teksty naszych zobowiązań z Traktatu Lizbońskiego i z umów międzynarodowych. Pracowałem nad charakterem źródeł prawa, prowadziłem to pod komisję w pracy nad konstytucją i oświadczam z całą pewnością, że orzeczenie jest wiążące Unii Europejskiej czy sądu tylko w granicach zgodności z polską konstytucją i tylko w zakresie upoważnień wynikających z traktatu. Traktat nie może zmieniać polskiego prawa, a my, jeżeli składamy hołd Unii Europejskiej, wychodzimy naprzeciw jej życzeniom, to nie musimy tego robić. Jest godzina 8.23. Gościem Poranka Wnet jest pan senator Piotr Mecenas, Piotr Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu. No dobrze, to opisał pan sytuację prawną. Realną. Realną sytuację prawną. To
I wytłumaczył pan postawę rządu polskiego realpolitik, tak? Realną polityką, ale też stwierdził pan, że ta realna polityka się Polsce nie opłaca. Opłaca się i myślę, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Otóż, jeżeli my nie zaczniemy działać w kierunku, oczywiście Unia nie może powiedzieć jak, ale gdyby stwierdziła, że istnieje uchybienie jakiemuś zobowiązaniu traktatowemu, mgławica. Dlatego, że sędziowie i tak są dyskryminowani, a oni nas dyskryminują, odmawiając jednocześnie w Unii pierwszeństwa polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu, wasalizując polski system prawny, czego co nie wynika z traktatu lizbońskiego, no to wówczas, jeżeli my nie będziemy tak tańczyć, jak oni zagrają, mówiąc bardzo prostacko, to mogą znowu wnieść następną sprawę, nakładając na Polskę, znowu w trybie zabezpieczenia, kary finansowe. W związku z tym, ponieważ my korzystamy z funduszy europejskich, chodzi o to, żeby nie ograniczyli nam przy budżecie finansów. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. W związku z tym możemy sprzedać dzisiaj niepodległość i suwerenność za pieniądze. No, taka jest rzeczywisty podtekst tego, co się dzieje. Ale to pan senator powiedział, że to się opłaca? Nie, to się nie opłaca. Bo zależy, co się komu opłaca. Jeżeli nam chodzi tylko o pieniądze, a nie o albo pieniądze, albo suwerenność i niepodległość. Ja opowiadam się za suwerennością i niepodległością. Rząd uprawia ekwilibrystykę w tym zakresie. Żeby być i to, i to. I mieć ciastko i zjeść ciastko. To się nie uda. A jakie konsekwencje, gdyby zmieniono ustawę? Jakie to konsekwencje będzie miało dla wymiaru sprawiedliwości, stabilności wymiaru sprawiedliwości? Ja nawet rozważałem na jednej z konferencji, zadawałem pytanie takiej międzynarodowej w Trybunale Konstytucyjnym, że to narusza prawa tych, którzy mają sprawy w Sądzie Najwyższym. Prawo z artykułu 45 Konstytucji do właściwego sądu, bo te orzeczenia będą nieważne, chyba że ich przywrócimy, prawda? Gdyby dzisiaj na zasadzie wolontariatu, delikatnie mówiąc, czy zgłoszenia się sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku do orzekania, a nie tylko do picia herbaty w Sądzie Najwyższym, czy sprzątania, gdyby zapadły te orzeczenia, to one naruszają prawa człowieka gwarantowane nam w Konstytucji do właściwego, bezstronnego, niezależnego sądu. Właściwego, powtarzam. I wtedy istnieje możliwość każdej osoby, która ma taką sprawę, wniesienia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tym razem w Strasburgu, bo ludzie nie odróżniają tego, skargi na Unię Europejską, które narusza nasze prawa do właściwego sądu. No, ale to jest wyższa szkoła jazdy i trzeba mieć determinację i polityczną wolę w tym zakresie. Dzisiaj w Polsce jest, tak jak wynika z tych deklaracji, chęć nie zaogniania sytuacji. Do czego to doprowadzi? Zobaczymy. Czy obserwuje pan to wszystko, co się dzieje wokół KNF-u, profesora Chrzanowskiego, tej całej afery z taśmami, Leszkiem Czarneckim? No to jest powtórka być może z rozrywki. No to wyjaśni to prokuratura. Jest dużo niejasności i dużo takich wizerunkowych działań ochy achy. Na pewno rząd zachował się w sposób wzorcowy, natychmiast reagując i prowadząc postępowania, czego nie można powiedzieć o innych działaniach w poprzednich kadencjach, zwłaszcza jeżeli chodzi o Amber Gold. Natomiast sprawa jest dosyć ciekawa. Ja pamiętam, wszyscy pamiętamy, na pewno pan redaktor pamięta też, podobna historia, tylko opozycja w odwrotnej strony była w sprawie Rywina. Tam też chodziło o podział mediów na trzy podmioty. SLD, PSL, no i Agora. I środowisko Adasia Michnika. No, ale ponieważ dwie grupy politycznie dominujące
uważały, że tak nie można oddać temu trzeciemu podmiotowi, który pretendował do rozstrzygania wszystkich spraw w sposób ponadpartyjny i decyzyjny. W związku z tym Rywin poszedł i powiedział, chcesz mieć? No ale zapłać, tyle i tyle. Tylko powiedział to w imieniu grupy sprawującej władzę. Tutaj tej grupy sprawującej władzy nie ma, to są indywidualne rozmowy. Najprawdopodobniej tak, albo tak jest. Tak pan się zgadza z taką... Nie, w ogóle włóżmy to wszystko w grę w tej chwili politycznej rozgrywki, a nie w realia samej sprawy. Realia tej sprawy dopiero zostaną wyjaśnione. Jak na razie nie ma jeszcze audiatur pars, wysłuchania jednej i drugiej strony. Przesłuchamy być może pana Czarneckiego, powie co powie, jednocześnie wytłumaczy, dlaczego zataił to, co było rzekomo propozycją korupcyjną przez okres wielu miesięcy. Czy nie była to próba szantażu? Bo taka też możliwość istnieje. Posłuchamy pana Chrzanowskiego, który na szczęście się już pożegnał z reprezentowaniem swoich funkcji. Zareagował w każdym razie rząd w sposób wzorcowy dla państwa prawa. A polityczna rozgrywka na czym polega i do czego zmierza? No jak zwykle do tego, żeby powiedzieć, że ten niedobry, ta niedobra zjednoczona prawica B wszystko zaniedbała i wszystkiemu jest winna, nawet temu, że dzisiaj jest taka, a nie inna pogoda. A pogoda dzisiaj rzeczywiście w Warszawie i w Krakowie mroźna. Musimy powoli, a właściwie szybko zakładać czapki i rękawiczki, bo zbliża się zima. Ha, no, zima zła, ha, ha. Senator, mecenas Piotr. A ja lubię zimę, dlatego że mobilizuje nas. Nie tylko do Marszu Niepodległości, tak wspaniałego, ale jednocześnie do tego, żeby jednak nie ulegać presji tam, gdzie presja nie jest oparta na prawie. Senator, mecenas Piotr Andrzejewski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Próbuję zobaczyć, spojrzeć panu w oczy, ale zasłania mikrofon. O, jest, udało się. Jest godzina 8:30, Poranek Wnet, Radio Wnet, dwie stolice, Kraków, Warszawa i www.wnet.fm. Zaśpiewa zespół Polis. Radio Wnet, www.wnet.fm.